Masz dosyć ciągłych telefonów z przedszkola? Zadbaj o jego zdrowie bez wychodzenia z domu. Do końca maja minus 15% na pakiet dla dzieci w Home Lab. Najlepsza jakość produktów oraz profesjonalna obsługa. Tylko w PSS zgoda. Olewnik. Najlepsza jakość wędlin i mięs. Witam serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Grillowanie to sport narodowy Polaków. Zaczynamy go przeważnie w majówkę, ale jak bezpiecznie grillować? Zaraz o tym porozmawiamy, ale nie będę dzisiaj grillować sama. Ze mną kebab i cygan. Zapraszam do programu. Jak grillować bezpiecznie? To jest najważniejsze, ponieważ co za dużo, to niezdrowo. Natomiast musimy pamiętać, żeby podejść do tego grillowania w sposób bezpieczny i tak, żeby nam nie zaszkodził, a żeby sprawiał przyjemność. Najczęściej grillujemy mięsa. Mamy kiełbasę, mamy kaszankę, to jest standardowo nasze najpopularniejsze danie, ale też coraz chętniej grillujemy karkówkę czy chude mięsa, na przykład pierś z kurczaka. Warto też grillować ryby. Muszą być one zabezpieczone w folii aluminiowej ze względu na to, że jest mięso bardzo delikatne i będzie się szybko rozpadać. Pamiętajmy, żeby grill był czysty. To jest podstawa, zanim zaczniemy grillować, ponieważ zwęglony tłuszcz, który pozostał po poprzednim grillowaniu, będzie niestety dodatkowo się spalał i nam szkodził ze względu na związki metali ciężkich na przykład, które tam się znajdują. Pamiętajmy też, żeby mięso, które wykładamy na grilla, było w pokojowej temperaturze. Nigdy nie wykładajmy mięsa mrożonego prosto na ruszt, ponieważ nam to zaszkodzi i zepsuje smak potraw. Warto też zamarynować najlepiej dzień wcześniej tak naprawdę to mięso, więc przygotujmy się z wyprzedzeniem do naszego grilla. Przepis na marynatę znajdziecie na naszym fanpage'u. Tak zamarynowane mięso. Pamiętajmy, żeby nie wrzucać bezpośrednio na ruszt, jeżeli to jest tradycyjny grill, tam gdzie jest otwarty ogień. Na przykład grill gazowy ułóżmy na tackach aluminiowych. Jeżeli grillujemy węglem drzewnym, nie może być to otwarty ogień, tylko poczekajmy, aż on się rozżarzy i wtedy bezpiecznie będziemy grillować, ponieważ to mięso ma nie piec się na żywym ogniu, tylko właśnie na żarze, który uzyskamy rozpalając grilla. Jeżeli wrzucamy kiełbaskę na grill, warto ją pokroić, ze względu na to, że ona nam nie popęka pod wpływem temperatury, a tłuszcz, który tam jest w środku, wytopi się i będzie mniej kaloryczna. Jeżeli chodzi o kaszankę, warto owinąć ją w folię aluminiową, dodać poszatkowaną w piórka cebulę i tak przygotowaną wrzucić na ruszt. Ona wtedy nam się upróży, cebulka nam się upróży i dodatkowo zyska smak cebulki. Grillując nie zapominajmy o warzywach, które są bardzo potrzebne. Możemy grillować na przykład brokuły, paprykę czy cukinię. Robiąc szaszłyki, nakładamy mięso, cebulę, paprykę, cukinię i tak grillujemy, żeby wzbogacić nasze potrawy. Pamiętajmy, że warzywa wykładamy na tacki aluminiowe, ponieważ są delikatne, dużo krócej się grillują niż mięso i możemy dodatkowo dodać ulubione zioła, żeby podkręcić ich smak. Coraz większym hitem na stołach grillowych są owoce. Tak naprawdę wszystko zależy od naszej fantazji. Możemy ugrillować banany, wystarczy ponacinać delikatnie skórkę i wrzucić na ruszt. Wtedy one takie będą delikatne, ale też świetne są ananas czy arbuz. Możemy go dodatkowo polać miodem. Wtedy jeszcze bardziej skarmelizuje się cukier, który tu jest i będzie idealnym deserem na naszego grilla.
Dodatkowo w sezonie możemy na przykład grillować brzoskwinię. Świeżą brzoskwinię przekrajamy na pół, wyjmujemy pestkę i tak wrzucamy na grilla. Nie zapominajmy również o nawodnieniu. Najlepsza będzie woda, na przykład z cytryną i z miętą. Dzięki czemu sól zawarta w marynacie czy w kiełbasie nie będzie tak nas odwadniała. A teraz zapraszam do wspólnego grillowania. Ananasa wystarczy pokroić w plasterki, nie trzeba go obierać. Wykroić twardy środek i tak wrzucić go na grilla. Musimy pamiętać o kilku bezpiecznych zasadach grillowania, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Mięso nie może być zwęglone, ponieważ to nam będzie szkodziło. A co za dużo, to niezdrowo, także zachowajmy umiar w grillowaniu. Do zobaczenia w kolejnym programie. HomeLab, Twój mobilny punkt pobrań. Najlepsza jakość produktów oraz profesjonalna obsługa, tylko w PSS Zgoda. Olewnik, najlepsza jakość wędlin i mięs.